Zaskoczył mnie PiS, zamykając wczoraj cmentarze. Sądziłam, że zrobi to 1 listopada, kiedy są największe tłumy. Otoczy cmentarze wojskiem, żeby nikt się nie wydostał i żeby obywatele mogli dowolnie tarzać się w święta w cmentarnej ziemi, tak jak PiS we władzy, którą dostał dzięki trumnom. Prezes tego wszystkiego, Kaczyński, jest przecież największym wielbicielem trumien i ich otwierania. I w tym miesiącu z tej okazji zaproponował Polkom, żeby były żywymi trumnami, nosząc sobie obumierające płody. Podejrzewam, że pisowcy mają duży problem w odróżnianiu szaleństwa swojego wodza od normalności. I kiedy Kaczyński zacznie ich oskarżać, pisowców, o spowodowanie katastrofy smoleńskiej, przyjmą to bardzo potulnie. Bo w końcu rewolucja zjada swoje dzieci. Chociaż w tym przypadku, myślę, wyliże plemniki, zanim dojdzie do zapłodnienia i powstania poczętego dziecka. I bardzo proszę, nie powtarzajcie takiego stwierdzenia o eugenicznych przesłankach przerwania ciąży. Chodzi po prostu o patologię ciąży. Wbrew temu, poza tym, co mówiła pani Emilewicz, kobieta po stosunku kończącym się zapłodnieniem nie traci wolności oraz rozumu. Bo gdyby stosować tę logikę, to każda Polka, która ma w paszporcie Bóg, honor, ojczyzna, po orgazmie powinna tracić polskie obywatelstwo. I nie przesyłajcie mi też, proszę, swoich fotek z memem, jedyną cipką, jaką, o której Jarek może decydować, jedyna cipka, o której Jarek może decydować, ma na imię Andrzej. Bo cipa i jej córka cipka są fajne, a Duda nie. I nazywanie faceta cipką oznacza pogardliwie, że jest kobietą, kimś gorszym. Kobiety nie są chujopodobne, bo to byłby komplement w tym patriarchalnym świecie, myślę. Wczoraj koło rotundy na protestach, taki był pusty pasaż, pustawy, szedł na ziol i wrzeszczał z całego serca i swojego muszczku: popieram kobiety, kocham kobiety, nienawidzę lesbijów i pedałów. Nie było wiadomo, po co jest to wyznanie wiary. Dopiero po paru minutach się okazało, że dołączał on do swojej grupy, która biła kobiety i dzieci. W myśl zasady Bóg pozna swoich i wszystkich hetero będzie bolało mniej. Siedzę teraz sobie w domu dosyć bezczynnie i czekam na małe kowitki, bo TVP mówiło, że nad nami się unoszą na proteście chmury wirusa. No ale w domach też nie jest bezpiecznie, bo te małe bezobjawowe kowitki przyjdą pewnie z propozycją cukierek albo psikus, żeby zarażać. Więc ja w ten halloweenowy wieczór przebiorę się za pisarkę i poopowiadam, poczytam o cmentarzach, na które pewnie nie pójdziemy, chociaż może ktoś się wybierze na najpiękniejszy cmentarz świata, Wenecję. Chciałam przeczytać dzisiaj kawałek z mojej książki o Wenecji i jutro dalej. São Michel, ogród ciszy. Może trochę takiej normalności w oderwaniu od tego polskiego szaleństwa. São Michel, ogród ciszy. Wyspa São Michel, połączona w XIX wieku z wysepką San Cristoforo, ma powierzchnię 17 hektarów. Pochowano na niej 90 tysięcy zmarłych. Po 10 latach od pogrzebu, by zrobić miejsce następnym, przenosi się szczątki do osarium wyspy Sant'Ariano. Prochy zmarłych z porcelankowym zdjęciem układane są w wielopiętrowych katakumbach cmentarza São Michel. Najwyższa półka urn jest dostępna po wdrapaniu się na drabinkę. Wolny grobowiec, jeśli okazyjnie się pojawi, do 90-letniej dzierżawy, kosztuje między 200 a 300 tysięcy euro. Pisze o pieniądzach, chociaż zmarli ich nie liczą. Jak zakochani czasu, jedni i drudzy są zbyt zajęci sobą lub brakiem siebie. Ezra Pound.
Ezra Pounda, jednego z najlepszych amerykańskich poetów, pochowano w Wenecji, mieście poetyckiego piękna i kasy. Pound wychował się w szumie pieniędzy. Jego ojciec, pracownik amerykańskiej mennicy, pokazywał mu przerzucanie monet łopatą. Niebezpieczne związki polityki z biznesem są jeszcze niebezpieczniejsze w przypadku powiązań poezji i ekonomii. Fatalnie odbiły się na życiu Pounda. Uważany przez Hemingwaya za świętego, połączył w dziwną mieszankę ekonomię, faszyzm i antysemityzm. Poezja jest zawodem wysokiego ryzyka, w statystykach samobójstw. Być może część poetów popełnia samobójstwo. Widziałam świetny napis. Nie wyrzucać poetów. Miało być petów, więc o, dopisano petów. Warszawa. Być może część poetów popełnia samobójstwo na własną umyśle. Pół żywi, pół martwi wędrują jak Orfeusz, ich patron, między piekłem a ziemią. Rozmawiając ze zmarłymi oraz ze swoim zamarłym pod wpływem natchnienia mózgiem, łapią kontakt ze światem demonów, mrocznych wizji. Podziwiam Pounda, nie usprawiedliwiając. Obłędu ani sztuki nie da się wytłumaczyć. Wielbił średniowiecze, antyk i amerykańską wolność słowa. Amerykanie aresztowali go za zdradę stanu, za obłęd, z jakim podczas wojny wygłaszał swoje przemówienia przez faszystowskie włoskie radio. W obozie karnym pod Pizą zamknięto go w klatce. Znawcę Wergiliusza, trubadurów, tłumacza Konfucjusza. Z Pizy Pounda przewieziono do USA i zamknięto w szpitalu psychiatrycznym. Wrócił do Europy. Kochał Homera, Dantego, Wenecję. O jej słońcu pisał, że ożywia mu krew, przywołując jego duszę z otchłani. Przywołany i rozpoznany z Campanili przez Marangonę. To jest we wcześniejszej części tej książki o dzwonie, który rozpoznaje swoich Wenecji. Wenecja przywróciła Poundowi równowagę ducha. Niszczę wszystko, czego dotykam. Popełniałem błąd za błędem, powiedział w jednym z wywiadów pod koniec życia. Chodził po Dorso Duro na spacery z ukochaną od lat Olgą Roger, skrzypaczką. Z powodu podeszłego wieku i wyglądu, siwe rozwiane włosy, broda, przenikliwe jasne oczy nazywano go Dożą. Żywy pomnik poezji odwiedzali poeci. Allen Ginsberg opisał 80-letniego Pounda jako zjawę, kogoś z innego świata. Mieszkał przy Campo San Vio, naprzeciw kościoła anglikańskiego. Pochowany został w protestanckim sektorze Saint-Michel. Te sektory, prawosławny, protestancki, przypominają sektory w strefie okupowanej. Przez Boga na cmentarzu? Mszę żałobną za Pounda odprawiono we franciszkańskim kościele San Maggiore projektu Palladia, wyznawcy starożytności. W rogach trumny poety ustawiono 4 gigantyczne świeczniki. Przypadkowo odpowiednie dekoracje dla wielbiciela średniowiecza, znawcy Dantego i trubadurów. Żałobników było niewielu. Tysiące, miliony razy więcej ciekawskich przychodzi na jego grób. Najprostszy z możliwych. Zamiast pomników, świątyń, poezji podtrzymywanych kolumnami, sam kapitel, tak zwana rzymska czcionka o takiej nazwie i wyryty przez nią napis Ezra Pound. Największym nazwisko zastępuje epitafium. I jutro przeczytam o Strawińskim, Diagilewie, Brockim i dlaczego ten cmentarz jest najpiękniejszy.